Komisja Edukacji Narodowej, a właściwie Komisja nad Edukacją Młodzieży Szlacheckiej, dozór mająca, centralny organ władzy oświatowej w Polsce, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja Edukacji Narodowej była zarazem pierwszą w Polsce, jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego Ministerstwa Oświaty Publicznej.